Witam serdecznie, nazywam się Bartosz Dolinkiewicz i w tym materiale filmowym omówię swoją umowę najmu, którą nazywam wolnorynkową. Chciałbym, abyś numerował kolejne swoje umowy. Po co? Przede wszystkim, żeby zachować jakąś ciągłość tych umów oraz żeby zachować również porządek. Zawsze również pamiętaj o podawaniu daty, w której umowa wchodzi w życie. Kolejno określasz strony transakcji najmu. Pamiętaj, że ty jesteś jako wynajmujący, czyli podajesz swoje imię, nazwisko, dane swoje adresowe oraz dość dokładne dane osobiste, czyli dowód osobisty z serii i numeru, numer PESEL, telefon komórkowy oraz e-mail. Po co tak szczegółowe dane? Przede wszystkim po to, żeby również takie same identyczne szczegółowe dane uzyskać od najemcy. Dziś zajmiemy się przedmiotem wynajmu, a przedmiot wynajmu to jest Twoja nieruchomość. W paragrafie pierwszym, jako wynajmujący, jako właściciel danej nieruchomości, oświadczasz, tak, że jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego. Teraz mówisz konkretnie, gdzie on się znajduje, o jakiej jest powierzchni użytkowej oraz jakie pomieszczenia składają się na lokal. Skąd to wszystko bierzesz? No, proponuję Tobie sięgnąć do dokumentu potwierdzającego nabycie, na przykład aktu notarialnego, bądź do księgi wieczystej. Tam również powinny być te wszystkie dane szczegółowo wypisane. Oczywiście stwierdzasz, że przedmiotowy lokal jest wolny od wad prawnych. Paragraf drugi. W tym paragrafie stwierdzasz, że oddajesz z danym dniem, a najemca przejmuje w najem lokal, o którym mówiliśmy w paragrafie pierwszym. Podajesz tutaj konkretną datę zdania tego lokalu najemcy. Ta data może być różna od daty podpisania umowy. Punkt drugi. Najemca może bez żadnych przeszkód korzystać z przedmiotów i urządzeń znajdujących się w najmowanym lokalu. Oczywiście tutaj możesz wpisać swoją regułkę, na przykład mówiącą, że mieszkanie składa się z trzech pokoi, natomiast najemca może korzystać tylko i wyłącznie z dwóch. Punkt trzeci. Przedmioty i urządzenia oraz stan lokalu wymienione zostały szczegółowo w załączniku numer 1, który stanowi protokół zdawczo-odbiorczy. Ten załącznik jest integralną częścią umowy, natomiast pamiętaj, że zawsze protokół zdawczo-odbiorczy w zasadzie jest jednym z najważniejszych dokumentów, który podpisujesz. Punkt czwarty. Umowa zostaje zawarta na czas określony, w tym przypadku 12 miesięcy. Dlaczego określony? Przede wszystkim dlatego, że masz ułatwioną sprawę, jeżeli najemca nie będzie chciał się wyprowadzić. Umowa wygaśnie automatycznie po 12 miesiącach. 12 miesięcy jest to na tyle długi czas, że swobodnie pozwoli zamieszkać najemcy w danym mieszkaniu, natomiast na tyle krótki, że w razie problemów będziesz miał nieco ułatwioną sprawę z pozbyciem się kiepskiego najemcy. Oczywiście punkt piąty stwierdza, że dalsza współpraca między tobą a najemcą będzie możliwa po podpisaniu nowej umowy najmu bądź aneksu do niniejszej umowy. I punkt szósty, ostatni, najemca oświadcza, że jest mu znany stan techniczny najmowanego lokalu. Jest to również bardzo ważny punkt, ponieważ najemca stwierdza tutaj, że zapoznał się z Twoim lokalem, wszystko sprawdził i wszystko jest mu znane. Czyli, że najemca dosłownie zapoznał się w 100% z lokalem i przyjmuje go takim, jaki jest.